Dziś będziemy rozmawiać o kobietach w kontekście Boga, jego stosunku do kobiet, czy aby na pewno jest taki sam jak w stosunku do mężczyzn. Gościem będzie pastor Marek Krakowski, którego już tutaj zapraszam na tą naszą osobę, którego będę stawiała pod odstrzałem pytań, ale może nie będzie tak strasznie. Zobaczymy. Witam, też chciałem się bardzo serdecznie przywitać z Państwem. No i co, siadamy na tej sofie. Już robiłem sobie próbę przed spotkaniem, więc dosyć wygodna jest. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze rozmawiało. Tak. Zastanawiając się i przygotowując do tego spotkania, przeglądałam różne materiały i natknęłam się na pewien rozdział w pewnej pozycji po angielsku. I tytuł tego rozdziału brzmiał: jeśli Bóg istnieje, to na pewno jest mizoginiczny. I tak, pierwsze co zrobiłam, to oczywiście zaglądałam do słownika, bo tak nie do końca byłam pewna, co to znaczy ten termin. I jest to pewien przymiotnik, który określa postawę niechęci do kobiet, pewnej awersji, a wręcz nawet i nienawiści. I tak się zastanawiałam, czy to określenie rzeczywiście pasuje do Boga. I może i tak przychodziły mi różne myśli do głowy, pewne nawet sprawozdania w Biblii. I tak zaczęły się pojawiać pewne wątpliwości. Może rzeczywiście coś w tym może być. I pastorze, czy jest to może termin rzeczywiście określający postawę Boga względem kobiet? Nie myślałem tak do tej pory, ale może tak ja zadam pytanie, czy może do publiczności, czy Bóg jest mężczyzną? No bo mówimy o mizoginizmie z jego strony. Czy Bóg jest mężczyzną? Może kobietą? Nikt Boga nie widział, to nie wiadomo. A może to może z innej beczki, czy Bóg jest Żydem? W ogóle to nie chodzi w rachunek. Nie chodzi w rachunek. Polakiem chyba też nie. Moglibyśmy tutaj oczywiście mnóstwo takich pytań zadawać, czy jakiego kolor skóry jest Bóg, czy jest czarny, czy biały, prawda? My mówimy o Bogu, mówimy o absolucie, prawda? Dla mnie, ja mam jedną definicję Boga, którą wyczytałem z mojej Biblii i ona brzmi: Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Jest taki tekst, najbardziej znany tekst w Piśmie Świętym. Jak uważacie Państwo, jaki to jest tekst? Najbardziej znany. Ewangelia Jana 3:16, może ktoś zacytuje? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale żył wiecznie. Tak, a więc mamy tekst, który mówi, że Bóg umiłował świat. Najbardziej znany tekst. Umiłował świat. Co to znaczy? Czyli kobiety chyba też. Mężczyzn, kobiety, różne. No po prostu wszystkich ludzi, wszystkich ras, wszystkich języków. Ja wyciągam oczywiście taki wniosek i może to będzie taki dobry punkt wyjściowy do naszej rozmowy. Ale czy tak naprawdę nie możemy wysnuć takiego wniosku, że jednak postawa Boga względem kobiet jest tak nie do końca w porządku? Już możemy się przyglądać najlepiej od początku, od czegoś trzeba zacząć. Weźmy pod uwagę stworzenie. Oczywiście Bóg stworzył najpierw mężczyznę, a dopiero potem, jako taki pewien dodatek kobiety, kiedy zobaczył, że jest mu smutno, i to jeszcze z żebra, jako jego część, jakąś takie podkreślenie uzależnienia od Boga. No to popatrzmy na stworzenie. Bardzo lubię te pierwsze dwa rozdziały Księgi Genezis, czyli naszej pierwszej Księgi Mojżeszowej. Sprawa kolejności, może potem do tego jeszcze wrócimy, ale teraz coś, co mi się nasunęło, no wcześniej Pan Bóg stworzył zwierzęta, zanim stworzył człowieka. Czy to oznacza, że zwierzęta są ważniejsze, bo wcześniej stworzone od człowieka, prawda? Ale popatrzmy na tekst biblijny, bo on jest bardzo ciekawy. Generalnie mamy w Piśmie Świętym dwa opisy stworzenia.
I nie mam teraz na myśli tego, że jest stworzenie mężczyzny z innego materiału niż stworzenie kobiety z innego nieco materiału, tylko są po prostu dwa opisy stworzenia. W pierwszym rozdziale, w drugim rozdziale. Pierwszy rozdział ma charakter taki bardziej ogólny, drugi bardziej szczegółowy. Niektórzy uważają, że te dwa opisy stworzenia przeczą sobie. Ja uważam, że one się bardzo pięknie uzupełniają. No i po kolei, wiersz 27 pierwszego rozdziału. I to jest bardzo ważne, bo mamy tutaj definicję człowieka. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Dlatego moje pytanie, czy Bóg jest mężczyzną, czy tam jeszcze kimś innym, jest to bardzo ważne. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój. I teraz na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. A zatem mamy definicję człowieka biblijną. Człowiek to jest mężczyzna i niewiasta, mężczyzna i kobieta, i to jeszcze na obraz Boga. I teraz mamy dalej, może jeszcze bardzo ciekawe jest określenie tego człowieka w języku hebrajskim. Człowiek w rozumieniu mężczyzna i kobieta to jest Ha-Adama, czyli po prostu Adam. Imię Adam w pierwszym rozdziale Biblii i w drugim również odnosi się, to może być taka ciekawostka i zaskoczenie, odnosi się zarówno do mężczyzny, jak i do kobiety. To nie jest prawda, że Adam to jest tylko mężczyzna. Adam to jest i mężczyzna, i kobieta. I teraz wiersz 28, bo teraz jakie mamy w raju, nie wiem, kompetencje człowieka stworzonego przez Boga. Błogosławił im Bóg, czyli i kobiecie, i mężczyźnie, i rzekł do nich: rozmnażajcie się, rozradzajcie, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Czyli już tutaj moim zdaniem widzimy, że błogosławieństwo jest jednakowe dla mężczyzny i kobiety. Oboje panują nad ziemią, oboje oczywiście są za nią odpowiedzialni. I dopiero potem mamy ten drugi opis stworzenia, który mówi o szczegółach. I kiedy popatrzymy na materiał, tak mówię oczywiście, materiał, z którego są stworzeni ludzie, to bardzo ciekawe jest, że jest to związane z czynnościami, które oni mają wykonywać zadanymi im przez Boga w raju. Co to oznacza? Pierwszą rzeczą, którą mężczyzna miał wykonywać w raju, to było uprawianie ogrodu. To jest taka ciekawa kolejność, dlatego że w wierszu 5 jeszcze nie ma opisu stworzenia. I w wierszu 5 czytamy, że nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę. I teraz następuje wiersz 7, gdzie człowiek zostaje z prochu ziemi ukształtowany, z tej ziemi, którą ma uprawiać. I to jest ten materiał. Natomiast w przypadku pojawienia się kobiety jest podobna sytuacja, tylko że w kontekście innego wyrażenia z wiersza 18. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Zapamiętajmy tutaj takie słówko hebrajskie ezer. Ono będzie nam bardzo potrzebne, bo potem właśnie czytamy o to, co się pytasz. Czyli pojawia się żebro, Adam. Przepraszam, Adam, mężczyzna zasypia. Jest żebro i z żebra, czyli z tego boku, mężczyzny zostaje, powstaje kobieta. To słówko ezer, będzie mu pomocą. No my czasami to właśnie tak sobie interpretujemy, może nie my, mizoginiści, że to jest taka pomoc kuchenna, którą Pan Bóg dał mężczyźnie, żeby prała, żeby gotowała i tak dalej, i tak dalej. Ale okazuje się, że to słówko ezer oznacza wsparcie. Wsparcie emocjonalne, duchowe, fizyczne. Właściwie to słówko w tym jednym miejscu występuje w stosunku do kobiety w Biblii, natomiast we wszystkich pozostałych miejscach słówko ezer odnosi się do Boga.
Na przykład słynny tekst z psalmu 121, oczy moje wznoszę ku górze, skąd mi nadejdzie pomoc, pomoc moja jest od Boga. A więc mamy tutaj wyraźny sygnał, że tu chodzi o taką pomoc, o takie uzupełnienie, o takie dopełnienie, jakie mamy w naszych relacjach z Bogiem. Taki może jeden cytat, to nie będzie cytat biblijny, ale jest to autorka z XIX wieku, celowo to podkreślam, że to jest XIX wiek, tekst napisany mniej więcej w czasie, kiedy w Stanach Zjednoczonych było znoszone niewolnictwo, była walka o zniesienie niewolnictwa. Oglądałem ten znany parę lat temu film Lincoln. I tam jest taka scena, gdzie demokraci z republikanami dyskutują na temat zniesienia niewolnictwa. Są oczywiście przeciwni temu pewna grupa ludzi. I pada w pewnym momencie argument, bo tam była taka dyskusja, że jeżeli zostanie zniesione niewolnictwo, no to pewnie trzeba będzie też przyznać prawa wyborcze czarnoskórym. I ktoś wstaje i mówi, to co? To może w takim razie kobietom też damy prawa wyborcze. Prawda? XIX wiek. I w tym XIX wieku autorka, która nazywa się Ellen White, jedna z pionierów, można powiedzieć, kościoła, w którym się tutaj w tej chwili znajdujemy, Adwentystów Dnia Siódmego, interpretuje ten tekst o tym wyjęciu czy stworzeniu kobiety z boku mężczyzny w ten sposób, że miało to oznaczać, że nie będzie nad nim panować kobieta, nie będzie panować nad tym mężczyzną jako głowa, ani nie znajdzie się pod jego stopą jako istota podrzędna, ale ma stać u jego boku jako równa mężowi i kochana i chroniona przez niego. A więc ta interpretacja właściwie idzie w tym kierunku znaczenia tego hebrajskiego słowa ezer. I popatrzcie, jak mężczyzna reaguje. Ta dopiero jest kością z kości moich, ciałem z mojego ciała, czyli taka entuzjastyczna reakcja. I te słowa też mają znaczenie, oboje są równi, bo gdy się przeniesiemy do już apostoła Pawła i do Efezjan 5 rozdział, tam jest takie określenie, nikt nie ma swego ciała w nienawiści, ale żywi je i pielęgnuje, a werset wcześniej jest mowa, jest rada dla mężów, tak mężowie powinni miłować swoje żony, jak swoje własne ciało. A więc to ma po prostu znaczenie. Czyli podsumowując, ten obraz Boga, na który oboje zostali stworzeni, można powiedzieć, że w opisie stworzenia kobieta jest dopełnieniem mężczyzny. Dopełnieniem jest po prostu częścią tego Bożego planu stworzenia doskonałego człowieka jako mężczyznę, jako kobietę. Isz mężczyzna, isza kobieta, ten sam rdzeń. Jest tpłci, różnica oczywiście płci. Czyli tutaj opis stworzenia jak gdyby idzie od niekompletnego do kompletnego. To jak gdyby koroną opisu całego stworzenia jest właśnie pojawienie się kobiety. Dobrze. Tyle na razie, bo to mógłbym mówić o raju bardzo długo. Dobrze, to idąc dalej. Mamy upadek pierwszych ludzi. Ja rozumiem, grzech zmienia wszystko. Zmienia relacje Boga między ludźmi, jak i zmienia również relacje między ludźmi. Ale jednak oboje zgrzeszyli, a skutkiem tego wszystkiego, co się wydarzyło w Edenie, są słowa. Ale on, mąż, będzie nad tobą panował. Czy jak z tego tekstu nie wysnuć wniosku, że jest jakaś zaplanowana dominacja mężczyzn nad kobietami? I znowu zaplanowana przez kogo? Pewnie przez Boga, tak? Oczywiście. Wygląda ten tekst nieciekawie, rzeczywiście, jak się go przeczyta, bez uwzględnienia kontekstu. Od razu może powiem od końca, żeby było nam łatwiej. Tutaj występuje hebrajskie słowo maszał, przetłumaczone w większości przekładów. No, to ciekawa mogłaby być historia. Ja nie jestem zwolennikiem spiskowych tak zwanych teorii, ale warto byłoby prześledzić historię przekładów i kto dokonywał przekładów na przestrzeni wieków Biblii i jakie filozofie panowały i jakie poglądy w tamtym czasie. No, zaryzykuję, że czasami to byli muzelniści, bo hebrajskie słowo maszal
przetłumaczone jako będzie planował, dosłownie oznacza będzie za ciebie odpowiedzialny, będzie się troszczył, będzie dbał, będzie się opiekował. Zmienia to trochę, prawda? To znaczenie. Oczywiście nawet jeżeli byśmy przyjęli ten tekst jako panował, bo też jest taka możliwość, ażeby tak to przetłumaczyć, to oczywiście nie chodzi o panowanie w sensie jakiejś tyranii, jakiejś dyktatury. Tu znowu trzeba wziąć kontekst Biblii i powiedzieć, co u Boga oznacza panowanie. No wiadomo, że tym, który najbardziej panował i który jest władcą, królem, to jest Pan Jezus Chrystus. I w Piśmie Świętym bardzo często, kiedy jest mowa o panowaniu, to czytamy o takim służebnym przywództwie. Zresztą potwierdzają to późniejsze teksty, bo w drugiej Księdze Mojżeszowej, czyli inaczej w Księdze Eksodus, w 21 rozdziale, w wierszu 10, 11 można przeczytać, kiedy już jest mowa o relacjach pomiędzy mężem a żoną, że on ma o nią dbać, dostarczać jej pokarmu, tam odzienia i tak dalej, i tak dalej. Ma się z tego wywiązywać. Ale kiedy to hebrajskie słowo maszal z tym przyimkiem być, będzie panował, czy będzie się właśnie troszczył, występuje, to ono nigdy nie oznacza hierarchii, że ktoś jest wyższy, ktoś jest niższy, tylko gdy dotyczy czegoś lub kogoś, oznacza po prostu troskę. I to jest jakieś takie może językowe wyjaśnienie, ale popatrzmy na kontekst, bo on jest bardzo ważny. On jest wpisany w Boży plan zbawienia. Pamiętajmy, że ten 16 wiersz jest poprzedzony wierszem 15, w którym Bóg obwieszcza plan zbawienia. Mówi o tej nieprzyjaźni pomiędzy wężem, potomstwem węża, potomstwem niewiasty. I dopiero wiersz 16, tutaj zacytowałaś oczywiście tą końcówkę, że będzie nad tobą panował, ale co jest wcześniej? Do kobiety Pan Bóg mówi, pomnożę twoje dolegliwości, brzemienności twojej i popatrzmy, że to jest w kontekście Bożego planu. Oczywiście skutek uboczny, konsekwencja grzechu to są dolegliwości. Ale dlaczego ta kobieta ma dolegliwości? Bo wcześniej ona jest powołana razem z mężczyzną do wypełniania ziemi, rozradzania, rozmnażania. Z tym się to wiąże. To było założenie Boga. Dlaczego? No bo ma być powołany naród, z którego przyjdzie potomek, z którego przyjdzie Jezus Chrystus. I teraz popatrzmy, jest ta dolegliwość, kobieta rodzi dzieci, mimo tego ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia. Czyli dalej mamy miłość, dalej mamy ze strony kobiety przywiązanie do mężczyzny. No i teraz bach, odpowiedź mężczyzny za to, nie wiem, pożądanie, pociąganie, za tę miłość, za to poświęcenie, on będzie panował nad tobą. No rzeczywiście wygląda to niezbyt ładnie, ale ta kolejność potwierdza, że tak naprawdę to było błogosławieństwo dla obojga. Skutki są złe, ale plan Boży ma być realizowany. I teraz możemy sobie sami wybrać, znając ten kontekst, czy rzeczywiście chodzi o interpretację tego słowa maszal jako panowanie, czy nie bardziej tutaj pasuje ta interpretacja tych słów jako rzeczywiście troska, opieka, wzięcie odpowiedzialności za co? Za ten kontekst cały. Przecież mamy tworzyć potomstwo, z którego przyjdzie Mesjasz, z którego narodzi się w przyszłości Jezus Chrystus. A zatem można powiedzieć tak, że może jeszcze jedna taka rzecz. To nie jest prawda, że to było jakieś przekleństwo ze strony Boga, bo w tym tekście, kiedy popatrzymy uważnie na niego, są tutaj dwie rzeczy tylko przeklęte. I nie ma tu miejsca ani dla kobiety, ani dla mężczyzny. Przeklęty jest wąż i przeklęta jest ziemia. I to pokazuje, że jak Pan Bóg potrafi złe rzeczy nawet obrócić w dobre. Są konsekwencje grzechu, są konsekwencje upadku, ale Pan Bóg robi teraz wszystko, ażeby jego plan, mimo tych warunków, które się zmieniły, był konsekwentnie realizowany. I może jeszcze taka uwaga bardzo taka wstępowa, że tak powiem, kiedy czytamy Biblię. Pamiętajmy, że Pismo Święte to nie jest podręcznik biologii. Pismo Święte to nie jest podręcznik, nie wiem, archeologii, dietetyki.
To nie jest podręcznik relacji między kobietą, mężczyzną, czy między mężem a żoną. To wszystko jest gdzieś tam, ale pojawia się w tle, na marginesie. Natomiast głównym zadaniem Biblii, głównym celem Biblii jest przedstawienie historii zbawienia, planu zbawienia, Bożego planu ratowania człowieka po upadku grzechu. Jeżeli to założenie przyjmiemy, to będzie nam łatwiej dalej kontynuować to nasze studium. Dobrze, to idźmy dalej. Stary Testament to historia narodu wybranego, narodu izraelskiego. Kiedy Bóg zaczyna kształtować ten naród, to czemu jakby nie... Znowu rola kobiety jest pomniejszona. Nie bierze kobiety w... Jakby kobieta pozostaje przy roli matki, żony, znowu jakby zostaje jej rola pominięta i zostaje na uboczu. Przecież ten naród miał być takim wzorcowym. Miał dać przykład takiego teokratycznego rządzenia dla nawet ościennych narodów, żeby inni mogli brać z nich przykład. Czyli Bóg znowu przyjmuje tutaj postawę taką mizoginiczną. Takie są założenia, prawda? To można tak rozumować, ale czy na pewno? No przede wszystkim, czy ten naród był wzorcowym narodem? To nie chodzi o stworzenie wzorcowego narodu. Nie o to chodzi w Biblii, żeby stworzyć wzorcowy naród. Naród powstaje po to, ażeby z tego narodu wyszedł, jak już używamy tego języka, którego użyłaś, żeby wyszedł i przyszedł wzorcowy człowiek. A to jest Pan, to jest Chrystus, to jest Zbawiciel. I uwaga, to jest bardzo słowo, które ważne, które będzie nam potrzebne. Nazwane jest w liście do Rzymian, między innymi w 5 rozdziale, drugim Adamem. Ma się pojawić drugi Adam na miejsce tego pierwszego, w sensie i kobiety, i mężczyzny, który zamienił. Na chwilę jeszcze się wróćmy do raju, ale już po grzechu. Co się dzieje? Bo tam dalej ten kontekst, powiedzieliśmy o 15 wierszu, 16 wierszu, ale jest wiersz 20, który jak gdyby dowodzi, że ta teza, że to maszał oznacza opiekę, troskę, jest słuszne, bo w wierszu 20 Pan Bóg przyodziewa mężczyznę i kobietę skórami ze zwierząt i wiemy, co to oznacza, to jest zapowiedź planu zbawienia. Przyodziewa i mężczyznę, i kobietę, oboje. Nie mamy na to dużo czasu, ale w ogóle my możemy w raju znaleźć bardzo wiele idei nawiązujących do świątyni, która się pojawi potem oczywiście w Izraelu. I tu już mamy pierwszy taki ślad, że przyodziewając te naszych pierwszych rodziców, można powiedzieć, te skóry, mamy przedsmak służby kapłańskiej. Popatrzmy, i mężczyzna, i kobieta, co zgodne jest zresztą z ideą, którą znajdujemy już za czasów Mojżesza, 19 rozdział, 5, 6 wiersz Księgi Eksodus, że będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym. To jest dokładnie to, co potem apostoł Piotr powtarza już w odniesieniu do kościoła chrześcijańskiego. I kiedy mówię o tym kapłaństwie, że i kobieta, i mężczyzna mają być tymi kapłanami, ja nie mówię teraz o kapłaństwie lewickim, prawda? Tylko mówię o tej idei służby, idei realizowania misji, do której wyznaczył nas Bóg. No i teraz wspomniałaś o tym systemie właśnie patriarchalnym. Nigdzie w Biblii nie czytamy, że struktura patriarchalna jest Bożym zaleceniem. Proszę szukać i mi pokazać to. Nigdzie nie ma żadnego wyraźnego nakazu że Bożego, że taka ma być struktura społeczeństwa. To jest wynik upadku świata z jednej strony, a z drugiej strony wynik zakorzenienia się upadłych praktyk, które odbiegają, zdecydowanie odbiegają od tego pierwotnego Bożego planu, który opisany jest w dwóch rozdziałach. Chciałbym wymienić kilka innych rzeczy, bo my mówimy o kobietach, ale przecież my w Starym Testamencie, w Biblii znajdujemy wiele innych rzeczy, które są niezgodne z pierwotnym planem. Czytamy o niewolnictwie, Bóg popiera niewolnictwo, prawda?
sposób zawierania przymierza między człowiekiem a Bogiem, opłaty wnoszone za pannę młodą, tak zwane małżeństwa lewirackie, prawa rozwodowe, wielożeństwo. To wszystko, o tym wszystkim czytamy w Biblii. Raczej mało kto teraz mówi, że Pan Bóg jest zwolennikiem na przykład wielożeństwa, poligamii, czy niewolnictwa. Ale akurat jeśli chodzi o kobiety, no to mówimy, że tak, że jest mizoginistą. I teraz, kiedy popatrzymy na, troszkę skoczymy sobie do Nowego Testamentu na chwilę, bo to jest w kontekście Starego Testamentu, zauważmy, że kiedy Pan Jezus ustosunkowuje się do pewnych rzeczy, no na przykład do tych małżeństw, które rzeczywiście z perspektywy kobiety, no można było z każdej praktycznie przyczyny ją odprawić, to co Pan Bóg mówi? Po pierwsze, na początku tak nie było, a więc Pan Jezus mówi, że to jest wypaczenie i my chcemy wrócić do początków, jako chrześcijanie. Dalej mówi, to było, ale z powodu zatwardziałości serc waszych. No i taka ciekawostka, zawsze, kiedy Pan Jezus mówi o małżeństwie, kiedy naucza w Nowym Testamencie, to nigdy nie cytuje żadnego fragmentu Pisma Świętego poza pierwszym i drugim rozdziałem Księgi Genezis. Pan Jezus, kiedy naucza o małżeństwie, o relacjach między kobietą i małżeństwem, nawiązuje tylko i wyłącznie do tego wstępu, który miałem kilkanaście minut wcześniej. Ale znowu kilka takich ciekawostek. My mamy nie tylko system patriarchalny w Piśmie Świętym. Oczywiście w Piśmie Świętym system patriarchalny dominuje, ale mamy przykłady nawet matriarchalne. Na przykład, kiedy Abraham wychodzi, opuszcza swoją rodzinę, a to był jeszcze taki dosyć mocny system plemienny, system zaczerpnięty od arabskich beduinów, gdzie ten system dopuszczał przywódczą rolę kobiet, to my mamy to od razu odzwierciedlenie w Piśmie Świętym, bo to jest jedyne praktycznie miejsce, gdzie w rodowodzie Abrahama są uwzględnione kobiety. We wszystkich innych miejscach rodowody są wyprowadzane od mężczyzn, tutaj mamy kobiety. Potem w okresie sędziów, kiedy był pewien chaos, nie było króla jeszcze w Izraelu w zasadzie każdy robił, co mu się podobało, jest taki tekst, no to pojawia się Debora, ta kobieta, która jest sędzią nad wszystkimi. Biblia wymienia również system, rzadziej się o tym mówi, fratriarchalny, gdzie na czele rodu, na czele rodziny stoi brat. Stąd małżeństwa lewirackie, prawda? Umiera mąż i teraz kobieta powinna w zasadzie zawrzeć małżeństwo z bratem męża. Słynna historia Rut i Boaza. No, wpływy matriarchatu. Wymieniłem sobie tutaj kilka, zanotowałem przykładów. No na przykład mamy małżeński rytuał sprowadzania panny młodej do namiotu pana młodego, do namiotu matki pana młodego. Dlaczego matki? Mamy Jakuba, który wyprawiony jest do domu brata swojej matki. W Pieśni nad Pieśniami matka Salomona wieńczy go diademem. Co jeszcze? Samson opuszcza dom rodziców i udaje się do Tinny i tam organizuje w rodzinie żony czy matki swojej żony ślub. Więc mamy przykłady też matriarchatu, z tym, że oczywiście przyznajemy, zdecydowanie dominuje w opisie Starego Testamentu patriarchat. Ale teraz popatrzmy na Pana Boga, bo my tak naprawdę robimy tu zarzuty Panu Bogu, tak? Czy jest mizoginistą, że Pan Bóg jest ponad kulturą. No bo jeżeli by faktycznie system patriarchalny był nakazem i rzeczywiście miałoby tak być, jak to mówisz, no to najwyraźniej Pan Bóg się temu sprzeciwia, bo pojawiają się może wyjątki, ale jednak bardzo znamienne. Wspomniana Debora, która jest sędzią, która jest wodzem, która jest przywódcą, która jest prorokiem. Pojawia się Miriam, siostra Mojżesza, prawda? Pojawia się Hulda, prorokini i pewnie jeszcze będziemy wiele takich osób, takich wyjątków wymieniać. Czyli popatrzmy, Biblię należy traktować całościowo, nie fragmentarycznie. I można z niej odnieść wrażenie, że Bóg oczywiście nie tworzy ludzkich kultur. To co mówimy o kulturze, to jest wymysł
właśnie ludzkich kultur, ludzi, często w oderwaniu od Boga, tworzenie jakichś wrogich systemów ideologii tej Bożej, ale Bóg akceptuje te kultury jako część życia i teraz robi wszystko, aby w tej kulturze, w tym zrozumieniu, jaki w tym momencie ludzie mieli, odzwierciedlić i przybliżyć ludzi jak najbliżej do swojego ideału. Czyli studiując Biblię, mam takie wrażenie, powinniśmy brać pod uwagę czynnik kulturowy przy interpretacji. No to jest oczywiście kwestia dyskutowana w wielu kręgach chrześcijańskich. Ja uważam, że tak. Ponieważ jest coś takiego jak zasady hermeneutyki biblijnej, czyli zasady wykładni Pisma Świętego. No stąd mówimy, no, w środowisku protestanckim mówimy, że jest zasada sola scriptura, czyli tylko Pismo Święte. I nie uważają, że oprócz Pisma Świętego są jakieś inne źródła autorytetu. W ramach tej zasady sola scriptura Marcin Luther jeszcze mówi o sola fide, sola gratia, sola Chrystus. Ktoś może powiedzieć, dlaczego tak, prawda? A jednak to już są pewne zasady interpretacyjne, że studiujemy Pismo Święte pod kątem znajdowania w nim Jezusa Chrystusa. Tylko łaska, tylko wiara. Czy tu jest miejsce dla czynnika kulturowego? No to jest kwestia różnych szkół interpretowania Pisma Świętego. Od razu mówię, że nie jestem zwolennikiem tak zwanej metody historyczno-krytycznej. Tu jest bardzo często niezrozumienie, że jeżeli ktoś uwzględnia czynnik kulturowy, to zarzuca mu się, że popiera taką bardzo liberalną metodę historyczno-krytyczną. Metoda historyczno-krytyczna tak bardzo ogólnie polega na wyeliminowaniu z Pisma Świętego czynnika boskiego. Pismo Święte nie jest natchnione, bada się Pismo Święte pod kątem tylko i wyłącznie literackim. Tak jak dzieła literatury. Ja w to nie wierzę. Natomiast nie wierzę też i wiem, że Kościół, do którego należę, też tak do tego nie podchodzi. Tak zwane natchnienie werbalne. Natchnienie werbalne to jest znowu druga skrajność. Mianowicie Pan Bóg dyktował, człowiek bezwolnie spisywał. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że czynnik kulturowy mieści się w uznaniu faktu, że Bóg posługiwał się różnymi pisarzami. Natchniony jest pisarz z całym bagażem swojego języka, swojej kultury. No, my to widzimy, jak studiujemy Biblię, że są różne style, różne gatunki literackie. Parę przykładów. Oczywiście takim najbardziej skrajnym przykładem uznania natchnienia werbalnego, bo za natchnieniem werbalnym idzie tak zwane literalistyczne podejście do Pisma Świętego. Czyli przepraszam, że takiego skrajnego użyję przykładu, nie po to, żeby obrazić inteligencję słuchaczy, ale no, czasami skrajny przykład jest dobry. Podejście literalistyczne to by było wtedy, kiedy czytam tekst, jeżeli gorszy cię twoje oko wyłupie, no i jest tak napisane, robię sobie coś z okiem. Odrąb rękę, jeżeli cię gorszy i tak dalej. Nonsens, prawda? Nikt tak do Pisma Świętego nie podchodzi. Ale popatrzmy na przykład na coś takiego jak dekalog. 10 przykazań Bożych. Jak je interpretujemy? Czy 10 przykazań, czy dekalog obowiązuje wszystkich? Chyba nie. Nie słyszę potwierdzenia. Uważasz, że wszystkich obowiązuje dekalog? Tak. Wszystkich ludzi? Tak. Kobiety też? Też. No i teraz mamy problem. Bo jeżeli literalistycznie stosujemy tę metodę studiowania Pisma Świętego, to zwróćmy uwagę, że dekalog w swoim języku jest skierowany tylko do mężczyzn. Nie będziesz się kłaniał, tam jest cały czas rodzaj męski. Prawda? Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nawet jest przykazanie całe, które mówi, nie będziesz pożądał żony bliźniego swego, a gdzie jest napisane, nie będziesz do żony, nie będziesz pożądała męża? Nie ma. Czy to oznacza, że może tutaj niektóre osoby będą się czuły zadowolone, możemy pożądać, prawda? Jeżeli literalistycznie podejdziemy do dekalogu, on jest skierowany tylko do mężczyzn. Ale logika i znajomość całości Pisma Świętego podpowiada nam, że oczywiście język jest męski, ale prawo jest uniwersalistyczne i uniwersalne i dotyczy jednych i drugich. A zatem
To są te przykłady. Bóg w osobach Miriam, Huldy, Debory, proroctwa Joela, które mówi, że kobiety będą prorokować, że będą miały sny, daje im prorocze role. I to jest ciekawe, to jest ponadkulturowe, bo to Bóg decyduje. Kultura mówi tak, ale Bóg mówi nie. Ja powołuję właśnie kobietę, bo tak mi się podoba, bo uważam, że ona będzie teraz spełni moją tutaj misję. Rut, Estera, królowe mamy, Michał, Abigail, Esterę i tak dalej, i tak dalej. Może jedną taką rzecz jeszcze. Bo to jest taka kolejna ciekawostka, ja lubię takie ciekawostki z Biblii. Mamy takie smaczki w Piśmie Świętym. Na przykład prawo Nazareatu. No, prawo Nazareatu mówiło o osobie szczególnie wybranej, powołanej przez Boga i poświęconej, poświęcającej się Bogu. I mamy przykład wybitnych Nazarejczyków. I szósty rozdział, wiersz drugi Księgi Liczb, czwartej Księgi Mojżeszowej mówi tak. Przemów do synów izraelskich i to Pan mówi do Mojżesza i powiedz im, jeżeli mężczyzna lub kobieta złoży szczególny ślub Nazareatu. A zatem Bóg dopuszcza, nie stosowali tego, że były Żydzi, ale Bóg dopuszcza, że kobieta może złożyć ślub Nazareatu. A wiemy, jakie tam były z tym związane przywileje, prawa i tak dalej, i tak dalej. Ale to może na tyle wystarczy. To dlaczego kobiety nie były kapłankami? Kapłankami? Tak. No tak, powiedziałem o królach, powiedziałem o sędziach, o prorokach. Dlaczego nie były kapłankami? Znaczy ja rozumiem, że chodzi, bo ja powiedziałem, że były. Ale chodzi o kapłaństwo lewickie, rozumiem, tak? Czyli to kapłaństwo świątynne. No pierwsza rzecz. Kapłan, to była symbolika świątyni. Kapłan symbolizuje Jezusa, prawda? Pamiętacie na pewno Państwo tę historię pierwszej Paschy, kiedy Bóg mówi, że ten baranek, który ma być ofiarowany, to ma być samiec jednoroczny bez skazy. Dlaczego samiec? Dlaczego bez skazy? Wiadomo, co to symbolizowało. Kogo to symbolizowało? Jezusa Chrystusa. No więc znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby kobieta miała symbolizować jako kapłanka Jezusa Chrystusa. Tam wszystko było bardzo precyzyjne. Druga kwestia, rytualność, rytualizm. Wiadomo, że główna kwestia przy składaniu ofiar, no to było przelewanie krwi. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. No tutaj mamy w Izraelu prawa dosyć takie ostre, dotyczące nieczystości kobiet, prawda? Czyli kobieta praktycznie izraelska, no połowę miesiąca, jeżeli weźmie się te okresy nieczystości, jest nieczysta, prawda? Zanieczyszczona krew. Dalej, jak mówimy o tej krwi menstruacyjnej. Dalej, kobieta izraelska w okresie połogu jest nieczysta, a ponieważ tam no, te dzieci rodziły się dosyć często, więc praktycznie trudno byłoby wykonywać przez nią funkcję kapłanki. Byłoby to sprzeczne no, po prostu z tymi założeniami. Trzecie, może jeszcze ważniejsze, to była potrzeba zachowania takiej integralności systemu rytualnego izraelskiego przeciw otaczającemu naród izraelski politeizmowi i obcym kultom, gdzie dominowała prostytucja rytualna w tych narodach ościennych, gdzie właśnie system matriarchalny i w ogóle kobiety, kapłanki pełniły bardzo ważne role. Izrael się musi od tego odciąć. Izrael ma przekazać tę myśl Bożą, plan Boży i Boży ideał. No i przede wszystkim w kontekście wypełnienia się symboliki Nowego Testamentu, no wiemy, że tak naprawdę w Nowym Testamencie to ten system lewicki, kapłański zostaje zniesiony, zostaje wypełniony w ofierze Jezusa Chrystusa. I kiedy mówimy już o kapłaństwie wszystkich wierzących, to już nie jest to kapłaństwo lewickie związane z kapłanami i tak dalej. Jeszcze może jeden taki ciekawy argument, mianowicie znowu tych kobiet nieszczęsnych się tutaj czepiamy, wykluczamy je z kapłaństwa, a jakoś nie mówimy, że z kapłaństwa lewickiego wykluczona jest większa część mężczyzn w Izraelu i nie uważamy tego za jakiś problem. No to przecież kapłanami mogli być mężczyźni, ale tylko lewici. Większość Izraelitów nie ma możliwości bycia kapłanami.
Podobny zresztą argument pojawi się przy apostolstwie, no ale to już jest Nowy Testament. Tak, to może przejdźmy do tego Nowego Testamentu. Chciałabym się przyjrzeć postawie Jezusa względem kobiet. Jako on, jeżeli przyjrzymy się jego jakby służbie tutaj na ziemi, to możemy zauważyć, że łamał różne bariery, zwyczaje, przepisy, ale jednak, co daje się zauważyć, nie wybiera na swoją, na swoich towarzyszy. Tak, nie wybiera, nie ma wśród 12 apostołów żadnej kobiety. A przecież to by był taki przykład takiego nowoczesnego, nowotestamentowego kościoła, który mógłby być dla nas takim przykładem. Moglibyśmy się tego trzymać. A on jednak nie poszedł w tym kierunku, chociaż kroczyły za nim wiele wiernych kobiet poświęconych. To podobne bardzo, ale przecież kobiety idą razem z uczniami. A to dziękuję za to, bo chciałem właśnie o tym powiedzieć. Ale za chwilę. Może od końca, to znaczy od tych lewitów jeszcze, prawda? Mężczyźni nie wszyscy byli lewitami. I to jest podobny argument. No znowu mówimy o kobietach, ale dlaczego akurat taki klucz? Zauważmy, że nie tylko nie kobiety były apostołami, ale apostołami byli mężczyźni, owszem, ale tylko Żydzi. My nie wyciągamy wniosku na tej podstawie, że w takim razie dzisiaj na przykład, nie wiem, duchownymi, kapłanami tam w innych kościołach mogą być tylko mężczyźni i tylko Żydzi. Dlaczego nie bierzemy tego czynnika? Tylko znowu kobiety. To może to jest temat na inny. Może to jest temat znowu o, nie wiem, nacjonalizmie, o ksenofobii, nie wiem, ale oczywiście. Więc wracając do tego pytania. No przede wszystkim, kiedy znowu, tak jak mówiliśmy o Starym Testamencie, w Nowym Testamencie przede wszystkim chodzi o służbę. Kiedy mówimy o misji Jezusa Chrystusa, po co przyszedł Pan Jezus Chrystus? Oczywiście przede wszystkim, aby nas zbawić, ale wszystkie proroctwa mesjanistyczne mówią o cierpiącym słudze. I znany jest powszechnie ten tekst, że Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby Mu służono, tylko żeby służyć, służba. A zatem wszystkie dyskusje, mamy to już w Nowym Testamencie, kto jest większy, kto jest mniejszy, kto jest ważniejszy, kto jest mniej ważny, a przecież my o tym tutaj mówimy, czy kobieta ważniejsza, czy no w zasadzie odwrotnie, czy mężczyzna ważniejszy od kobiety, dla Jezusa to nie ma żadnego znaczenia. Jezus przychodzi i głosi Królestwo Boże, Jezus przychodzi i głosi zasady tego Królestwa i właściwie uczniowie tak naprawdę aż do drogi, do spotkania na drodze do Emaus, czy jeszcze dalej, aż do momentu pięćdziesiątnicy, oni tego wszystkiego nie rozumieją. Popatrzmy, że oni cały czas uważają, że chodzi o wyzwolenie narodu izraelskiego spod okupacji rzymskiej. Natomiast Jezus, to jest prawda, co powiedziałaś, że Jezus łamie różne tabu, łamie różne uprzedzenia, stereotypy, tradycje, naraża się oczywiście tutaj na nienawiść ze strony tych, którzy do tych tradycji byli przywiązani. I myślę, że my również dzisiaj z perspektywy 2000 lat chrześcijaństwa popełniamy ten sam błąd, że wymagamy od Pana Jezusa tego, co no niestety stało się w chrześcijaństwie, że nastąpił mariaż kościoła, chrześcijaństwa i kościoła, czy kościołów z polityką. I stąd mamy teologię wyzwolenia, mamy Ewangelię sukcesu i chcemy zrobić również z Jezusa rewolucjonistę. Natomiast jego celem, pamiętajmy, było szukać i zbawić to, co zaginęło. A z tymi apostołkami? Z tymi apostołkami. No tutaj już padła z sali taka uwaga i to bodajże jest Ewangelia Łukasza, rozdział 8, tam pierwszy, drugi wiersz. Mamy tam taką całą ciekawą historię. Mianowicie rzeczywiście za Jezusem chodzą kobiety, oczywiście w sensie posługi. No i znowu.
No my sobie to tak czytamy i wyobrażamy sobie, że to była posługa typu gotowanie czy pranie, prawda? Ale po pierwsze, w tamtej kulturze było to bardzo żydowskiej kulturze, było to raczej dziwne, że nagle jakieś kobiety uzależnione, nie wiem, od swoich mężczyzn w tym patriarchalnym systemie swobodnie sobie chodzą i są we wspólnocie z 13 obcymi, można powiedzieć, mężczyznami. Po drugie, czytamy, że one służyły Jezusowi i uczniom swoimi majątnościami, a więc są to kobiety majątne i jeszcze dysponują swobodnie swoim majątkiem. Jedna z nich to była Huza, żona Huzy, zarządcy domu Heroda, czyli jest to jakieś logistyczne zaplecze dla służby, dla misji Jezusa Chrystusa. Po trzecie, i to już jest jeszcze ważniejsze, w drugim wierszu czytamy, że te kobiety doświadczyły mocy Ewangelii. One były uleczone od złych duchów i od chorób. Czyli to nie jest kwestia, że sobie tam wynajęli gosposie, tylko to są kobiety, które doświadczyły mocy Ewangelii. I po czwarte, najważniejsze, wiersz pierwszy i drugi. Jezus chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nimi kilka kobiet. Czyli te kobiety biorą udział w zwiastowaniu Ewangelii. Czyli można powiedzieć, że to nie z nazwy, ale to są nieformalne apostołki. Zresztą Maria Magdalena jest tam, inne kobiety wymienione, które potem są w pokoju na górze, które potem doświadczają Pięćdziesiątnicy, wcześniej zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, a zatem nie mamy czasu tutaj, żeby mówić o Samarytance i jej roli. Marcie, Marii, niewieście syrofenickiej, Marii, Matce Jezusa, która tam na samym początku wykonuje tę pieśń, która jest no identyczna jak pieśń Miriam w Starym Testamencie. Ale te wszystkie przykłady pokazują, że Jezus realizuje zasady, które były w Edenie, nie chcąc jednocześnie robić rewolucji społecznej. Bo nie po to przyszedł. Dobrze, ale mamy w Biblii różne teksty, które są dosyć jednoznaczne, jeżeli chodzi o stosunek do kobiet. Mam tu wynotowane 3 takie teksty. Na przykład pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 34 i 35 werset. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jaki zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Mamy jeszcze tekst z Efezjan. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, które jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. I jeszcze Tymoteusz. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad mężem, natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedzony, lecz kobieta, gdy została zwiedzona, popadła w grzech. I jak pastor skomentuje to? No, już skomentowałeś, bo powiedziałeś, że są jednoznaczne. No tak, dla mnie są jednoznaczne. Jednoznaczne. Dla mnie też. Drodzy Państwo, no nie uciekniemy przed właśnie od tym, co mówiliśmy, czyli uwzględnieniem tego czynnika kulturowego. Zanim bezpośrednio odpowiem, to przypomnijmy sobie. To są teksty apostoła Pawła. Tak. Apostoł Paweł wypowiada te słowa. Ten sam Paweł, który w innych kwestiach kontrowersyjnych mówi na przykład, że dla Żydów jestem jak Żyd, dla Greków jestem jak Grek. Nie mamy czasu, żeby to rozwijać. Ale to pokazuje, że Paweł uwzględnia różnorodność kulturową, tło historyczne, społeczno-kulturowe swoich adresatów. Dla Żydów, Żyd, dla Greków. I teraz ciekawa rzecz się pojawia, dlatego że możemy wyróżnić trzy rodzaje adresatów listów apostoła Pawła. O Żydach już mówiliśmy. To jest to środowisko patriarchalne w kontekście naszej rozmowy. Ale mamy jeszcze Rzymian. No i okazuje się, że w tych środowiskach rzymskich kobieta no jest najbardziej, można powiedzieć, jak na tamte czasy wyzwolona. Ona rozmawia z mężczyznami swobodnie, również nieznajomymi, poza swoim mężem może to robić, zadaje się z mężczyznami. W społeczeństwie rzymskim nie uchodzi to za utratę reputacji, to jest Rzym.
Mamy teraz kulturę helenistyczną, gdzie rola kobiety była trochę zbliżona do systemu patriarchalnego w Izraelu, z małą jedną różnicą. Były takie kobiety z wyższych sfer inteligencji, nazywane heteroi, czyli heterami, do dzisiaj to słowo gdzieś tam funkcjonuje, to bardzo często były prostytutki. To trochę inaczej wyglądało niż teraz. Prostytutki to była wyższa klasa, tak jak zresztą homoseksualizm w kulturze helenistycznej. Wyższa klasa, bardzo często uprawiały prostytucję świątynną, związane to było z pewnym kultem. I one się mogły rzeczywiście z mężczyznami publicznie zadawać, cała reszta nie. No i o Żydach już powiedzieliśmy. I teraz popatrzmy. Istnieje wielki kontrast pomiędzy tym, co apostoł Paweł pisze do środowisk rzymskich, na przykład Dzieje Apostolskie i opis pierwszej chrześcijanki Lidii w Europie, czy jeszcze lepszy przykład Feba w liście do Rzymian w 16 rozdziale, która jest podkreślona, jest diakonisą, pełni bardzo ważną rolę. Jest małżeństwo Pryski i Akwilii, którzy są nazwani współpracownikami moimi w dziele głoszenia Ewangelii. Jest Tryfena, Tryfoza i Persyda, które jest podkreślone, pracują w Panu, wykonują niemalże apostolską pracę i tak dalej, i tak dalej. I tak pisze do Rzymian, podkreśla rolę pracujących w misji wręcz równouprawnionych kobiet. O tych samych kobietach, kiedy wymienia je, pisze w liście do Koryntian czy Kolosach, do Kolosa, one są tam, niektóre się pojawiają te same, ale tylko są wymienione w pozdrowieniach. Ja je tylko pozdrawiam. Tak jakby nie chciał gorszyć Koryntian czy powiedzmy Kolosa, że no nie chciał za bardzo podkreślać to, że one sobie tak na równi z nim współpracują i są współpracownikami. Czyli podobnie podchodzi jak w kwestiach obrzezania i tych różnych żydowskich rytuałów, w zależności od tego, kto to pisze. No i nie mogę się oprzeć pokusie, żeby nie zacytować list do Rzymian, 16 rozdział, wiersz 7, to jest to środowisko rzymskie właśnie. To jest wprawdzie tekst pozdrowień, ale jak? Pozdrówcie Andronika i nawet w przekładzie warszawskim Junię, kobietę, w niektórych przekładach jest to Junon, mężczyzna, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami. Większość krytyków, dzisiaj biblistów, którzy też śledzą manuskrypty, oryginały, potwierdza, że jest to imię żeńskie, jest to jednak Junia, chociaż próbowano z niej zrobić Junona. I ona jest zaszczytnie znana pomiędzy apostołami. Nie mamy czasu na dokładną egzegezę, ale coraz częściej teologów przychyla się do tego, że Junia była jedną z apostołek. Nie tych 12, ale jeśli chodzi o dar apostolstwa, była w Rzymie funkcjonującą apostołką. Czyli jest jakaś przemiana? Czyli jest jakaś przemiana. W nowym za chwilę te teksty sobie może wytłumaczymy, ale zdecydowanie jest przemiana i wracamy do punktu wyjścia. Tak Bóg umiłował świat. I ostatnie polecenie Jezusa. Pamiętamy? Idźcie, chrzcijcie, nauczajcie, prawda, wszystkie narody. Ja więc wzywa nas do głoszenia Ewangelii. I teraz pytanie, kto ma to robić? Czyńcie uczniami. Kto ma być tym uczniem? Bo w tekście mamy język, mamy rodzaj męski. I znowu literalistyczne podejście do Pisma Świętego. Jeżeli mamy tu rodzaj męski, to znaczy co? Nie powinniśmy chrzcić kobiet. No bo uczniami mogą być tylko mężczyźni. Wcześniej jeszcze może tego nie powiedziałem, ale apostoł Paweł, kiedy pisze listy, to jest podobny przykład jak z tym dekalogiem, kiedy pisze listy do Koryntian, Rzymian i tak dalej, to pisze do braci. A więc można powiedzieć, że wszystko, co mamy w listach apostoła Pawła, dotyczy tylko mężczyzn. A więc nie przyjmujemy, kobiety nie przyjmują żadnych rad z listów apostoła Pawła, bo wszystko to są bracia. Kwestia kulturowa. A wiadomo, że zasady są uniwersalne, bo Bóg umiłował cały świat. No i koronny tekst oczywiście, list do Galacjan, nadrzędny tekst z listu do Galacjan, 3 rozdział, wiersz 28, który uzasadnia ten mój wywód. Nie masz Żyda ani Greka, nie mamy z tym dzisiaj problemów. Nie masz niewolnika ani wolnego, nie mamy w naszej kulturze dzisiaj z tym problemów.
nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. I na zasadzie od raju utraconego do raju odzyskanego, kiedy czytamy o kapłaństwie już wierzących na nowej ziemi, w niebie, w Księdze Objawienia, w 5 rozdziale, wiersze 9, 10, 20 rozdział, wiersz 6, przeczytajcie sobie w domach, tam jest mowa o tym, że będziemy królować, że będziemy kapłanami Boga. 20 rozdział, wiersz 6 mówi o zmartwychwstaniu. Czyż tylko mężczyźni zmartwychwstał? Tam jest znowu rodzaj męski. Będziemy królować, będziemy kapłanami o zmartwychwstałych. Nie, no oczywiście, że będą tam też również kobiety. Idea powszechnego kapłaństwa jest mocno osadzona w Ewangelii i w nauczaniu Pana Jezusa Chrystusa. Dobrze, ale jednak przejdźmy do tych tekstów. Nie ucieknę przed tymi tekstami. Dobrze, i no, więc mówię. Kontekst kulturowy. Pierwszy to był list do Koryntian, 14 rozdział. Tak, jaki jest kontekst tekstu? No, cały 14 rozdział mówi o porządku podczas nabożeństwa w kontekście pewnych nieprawidłowości, które się w Koryncie pojawiły, mianowicie tam mowa jest o mówieniu językami. Gdybyśmy popatrzyli na kolejność, jest wywód, że liczy się proroctwo, że się liczy nauczanie, że to ma być wykładane, że to ma być zrozumiałe, że to mówienie tymi językami jest zupełnie bezsensowne. Potem jest mowa kobiety właśnie w zborze niech milczą i potem znowu jest o darach duchowych i o językach. To jest wplecione w cały ten tekst, który mówi o właściwym korzystaniu z darów, a właściwie niewłaściwym i o chaosie, jaki w Koryncie pod tym względem panował. No i właśnie istnieje taka koncepcja. Pamiętajmy, że mówimy o Koryncie, a Korynt to jest miasto portowe. Korynt słynie w tamtych czasach z prostytucji kultowej, z kapłanek, tych właśnie heter, które nawróciły się na chrześcijaństwo jeszcze z ogolonymi głowami. Inny tekst, nie wspomniałaś, ale to już nie będziemy tego rozwijać, bo to jest kwestia tych nakryć głowy, pojawiają się w Koryncie. I w takiej sytuacji prawdopodobnie te kobiety bardzo emocjonalne, bardzo odważne dominują w tym mówieniu językami. I teraz apostoł Paweł mówi, te kobiety niech milczą w zborze. To nie jest zasada uniwersalna odnosząca się do wszystkich, bo wtedy nie mogłaby przemawiać Debora, nie mogłaby przemawiać Miriam, cztery córki Filipa, które prorokowały, nie mogłyby przemawiać, prawda? Gdyby to był tekst uniwersalny, nie. Tutaj chodzi o niewłaściwe korzystanie z daru mówienia językami, w którym przodowały kobiety. List Efezjan, 5 rozdział, bardzo go lubię, dlatego że w liście do Efezjan w 5 rozdziale mamy te takie polecenia związane, tu zatytułowane to zostało chrześcijańskim życiem rodzinnym. Słynny tekst, żony bądźcie uległe mężom swoim jak Pan. Ale po pierwsze, od razu, w tekście Pisma Świętego oryginalnym nie ma słowa bądźcie uległe. Kolejna niespodzianka. Nie ma w tekście oryginalnym tego. Generalnie list do Efezjan mówi znowu o zborze, o jedności w Kościele. I bardzo ważny jest te wiersze od 19 już, kiedy jest mowa zalecenia, jak to ma w chrześcijaństwie wyglądać, macie rozmawiać ze sobą poprzez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewać, grać w sercu swoim Panu. To jest jedno wielkie, długie zdanie. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając, bardzo ważne, jedni drugim. Co to znaczy jedni drugim? Ty ulegasz mi, ja ulegam Tobie, nie? Wzajemność. Ulegamy jąc jednym drugim w bojaźni Chrystusowej i nie ma końca tego zdania. Dalej to zdanie się ciągnie i mamy tak jak już w greckim, żony mężom swoim jak Pan. Nie ma bądźcie uległe, tylko jest to przykład uległości jednym drugim. Żony mężom, za chwilę będzie powiedziane coś do mężów, ale dalej jest powiedziane, tam są trzy pary relacji. Żony mężom, dzieci rodzicom, niewolnicy Pana. I to jest rewolucyjny tekst, jak na tamte czasy, dlatego, że okazuje się, że
Na drugim miejscu wymienione są te osoby mocniejsze, na pierwszym miejscu zalecenia dla osób uchodzących w tamtej kulturze za słabsze, czyli kobiety, dzieci, niewolnicy, ale zalecenia dla tej mocniejszej strony są o wiele mocniejsze, o wiele silniejsze. O kobietach jest powiedziane tylko, że mają być przykładem tej uległości jedni drugim bojaźni Chrystusowej, mężom swoim jak Panu, ale do mężczyzn jest powiedziane, że wy macie tak miłować te swoje kobiety, swoje żony, jak Chrystus umiłował swój Kościół i wydał zań samego siebie. A więc proszę zauważyć, że w tym momencie tu chodzi, tu jest zalecenie do oddania swojego życia za swoją żonę. Prawda? Oczywiście tutaj w ogóle w większości tych tekstów my nie mówimy o relacjach mężczyzna-kobieta. Te teksty mówią o relacji w małżeństwie. Mąż, żona, to też trzeba wziąć pod uwagę. My nie mówimy ogólnie o kobietach, mężczyznach w tych tekstach, tylko o relacji mąż, żona. Nie będę teraz mówił o niewolnikach, o dzieciach, ale te teksty są rewolucyjne. Kiedy apostoł Paweł mówi, że niewolnicy mają równo traktować, panowie równo traktować swoich niewolników, obchodzić się z nimi właściwie, że rodzice nie mają rozdrażniać swoich dzieci, to była rewolucja na tamte czasy i to, że mężowie mają traktować żony jak swoje własne ciała. A więc nie ma tutaj tych słów bądź się uległy, jest to przykład wzajemnej uległości. Ja za chwilę jeszcze na koniec może zacytuję pewien tekst, który tłumaczy, jak można rozumieć te słowa jak Panu. Co to znaczy uległość jak Panu, zwłaszcza w kontekście uległości żony w stosunku do męża w małżeństwie. I jeszcze był pierwszy Tymoteusz. Pierwszy Tymoteusz to jest bardzo ciekawy, też bardzo lubię ten tekst. Bo przypomnę, to jest tam wybór apostoła Pawła, bo najpierw został stworzony, tam wcześniej jest powiedziane, nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. No o czym ten tekst tak naprawdę mówi? No po prostu mówi, tak jak jest napisane, że kobieta nie powinna się wynosić nad męża. Tu nie jest powiedziane, że ona ma być uległa i podwładna mężowi. Ona się ma ponad niego nie wynosić, bo tak samo jak uważam, że Biblia nie naucza mizoginizmu, tak samo Biblia nie naucza feminizmu. Ona się ma nie wynosić nad męża. Prawdopodobnie w tym miejscu, czyli w Rzymie, w Efezie, bo to jest pisane do Tymoteusza, który jest w Efezie, były bardzo mocne stosunki matriarchalne, gdzie żony chciały dominować nad mężczyznami. I apostoł Paweł mówi, nie pozwalam kobiecie nad męża się wynosić. To jest jedna kwestia, czyli chodzi o pewną tutaj sprawę dotyczącą takiej równowagi. Dalej, wiersz 13-14, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, poparła grzech. No tutaj może to odważnie zabrzmi w moich ustach, ale Paweł wypowiada pewną, można powiedzieć, herezję. Dlatego, że przecież jeżeli literalistycznie do tego tekstu podejdziemy, że nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, to przypominacie sobie Państwo list do Rzymian, 5 rozdział. Dlaczego? W całym planie zbawienia, a to jest nadrzędna zasada, przychodzi Jezus i jest nazwany drugim Adamem, a nie drugą Ewą. Prawda? Jezus to jest drugi Adam. Nieprawdą jest, że nie został Adam zwiedziony. Został zwiedziony Adam, w sensie mężczyzny i również Ewa, w sensie kobiety. Ewa, jak mówiliśmy, pojawiło się to imię już po grzechu. Po prostu został zwiedziony człowiek. Skąd więc ta argumentacja? Dlaczego takiego używa Paweł takiej argumentacji, że jak gdyby no to, co pierwsze, to jest lepsze, to co powiedzmy drugie jest gorsze? My już mówiliśmy, że wtedy byśmy musieli zwierzęta uznać za ważniejsze od człowieka. No okazuje się, że rozwiązanie jest prostsze niż się wydaje. To jest Efes, to jest kult Artemidy Efeskiej, czy inaczej Diany Efeskiej. To jest matriarchat, to są kapłanki, te heteroi, prawda? Silny kult kobiet, z którego zresztą z Efezu pochodzi inny kult bardzo popularny w chrześcijaństwie. I teraz coś bardzo ważnego. Tutaj jest bardzo modny gnostycyzm, czyli pewien kierunek filozoficzny, synkretystyczny, który wnika do chrześcijaństwa z całą swoją filozofią, a w nim pogląd,
Dziwne się to wydaje, ale był u gnostyków tam w Efezie taki pogląd, że to właśnie Ewa była pierwszą istotą stworzoną, kobieta przez Boga, a Adam był dopiero drugi. I teraz apostoł Paweł, widząc, że niewłaściwie zaczynają kobiety stosować ten argument i wynosić się ponad mężczyzn, mówi: nie, najpierw został stworzony Adam i potem Ewa, więc nie wynoście się na swoich mężów. A więc znowu mamy typowe wyjaśnienie związane z kontekstem kulturowym, z sytuacją, która zaistniała w tamtym zdarze. Dobrze, a czy mamy jakieś takie stanowisko Kościoła? Nie wiem, czy to Cię przekonuje w ogóle, bo... przekonuje, nie? Tak powoli, tak. Powoli? Tak. Po programie możemy porozmawiać jeszcze dokładnie. Tak. Moje wątpliwości są rozwiewane. Rozwiewane, no to dobrze, to idziemy do przodu. Tak. Dobrze, to mam jeszcze ostatnie pytanie. Tak. Czas nas też goni. Także, czy jest jakieś takie oficjalne stanowisko Kościoła? Adwentystów Dnia Siódmego. Tak, Adwentystów Dnia Siódmego. Mhm. Zasada wiary numer 14. Zasada wiary, podstawowe zasady wiary, to są pewne rzeczy, które obowiązują. Zacytować mogę? 14 zasada wiary. Ona się nazywa Jedność Ciała Chrystusowego i tam mamy takie ciekawe zdanie, nie będę czytał całej, odsyłam. W prawie zborowym jest zapisane. W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem, a może wcześniej. Kościół jest jednym ciałem z wieloma członkami powołanymi z każdego narodu, pokolenia, języka i ludu. W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem i teraz nie mogą dzielić nas różnice rasowe, kulturowe, narodowościowe czy też związane z wykształceniem. Nie może również istnieć podział na mniejszych i większych, bogatych i biednych oraz, nasza dyskusja, mężczyzn i kobiety. Wszyscy jesteśmy równi w Chrystusie, który przez jednego ducha połączył nas w jednej wspólnocie zarówno z Nim, jak i wzajemnie ze sobą. I teraz bardzo ważne. Powinniśmy zatem służyć i przyjmować usługiwanie bez wyróżnień czy ograniczeń. Wcześniej jest wyraźnie napisane, że chodzi też o mężczyzn i kobiety. I chciałbym właśnie tak na podsumowanie, przygotowałem sobie jeszcze jeden taki bardzo cytat, który obiecałem. Znowu odwołuję się do pionierki ruchu adwentystycznego Ellen White. To jest rok 1891, koniec XIX wieku. I chociaż nawet w kontekście tego tekstu z listu do Efezjan, 5 rozdział, gdzie tam jest powiedziane ten przykład uległości czy poddania, tego wzajemnego poddania żony w stosunku do męża. Co to znaczy jak pan? Ellen White pisze tak, ja to cytowałem w pewnym programie dotyczącym takiej przykrej kwestii, jaką jest zjawisko występowania przemocy w rodzinach. Najczęściej jest to przemoc mężczyzny wobec kobiety. Niektórzy nawet niestety posługują się tekstami biblijnymi w tym celu. I Ellen White pisze takie słowa w XIX wieku. Bóg wymaga, by żona zawsze miała bojaźń i chwałę Bożą na pierwszym miejscu. Cała uległość ma być skierowana wyłącznie względem Pana Jezusa Chrystusa, który nabył ją jako swoje dziecko niezmierzoną ceną swojego życia. Bóg dał kobiecie sumienie, którego nie może pogwałcić ten mężczyzna oczywiście, bezkarnością. Jej osobowość nie może zostać złączona z osobowością jej męża, ponieważ jest ona własnością Chrystusa. Błędnym jest wyobrażenie, że ze ślepym poświęceniem ma czynić we wszystkim dokładnie to, czego wymaga jej mąż, wiedząc, że czyniąc to wyrządzać będzie krzywdę swojemu ciału i duchowi. Jest tylko jeden, który stoi wyżej niż mąż względem żony. To jej Zbawiciel, a jej uległość mężowi musi zostać oddana Bogu, tak jak to zalecono, ponieważ na mężu się był Pan. A zatem ten tekst bardzo wiele wyjaśnia. Oczywiście jest to pewna interpretacja, ale myślę, że tu przywiązujemy wagę też do tego, co ta osoba napisała. No i tak jak już wspomniałem, myślę, że jeżeli nasze relacje w domach, w
mąż, żona, czy szerzej kobieta, mężczyzna będą na takiej zasadzie jak oddanie Jezusa Chrystusa, który w duchu służby postanowił oddać tak przy okazji swoje życie za niewiastę, bo taki jest symbol Kościoła i słowo Kościół w języku greckim jest rodzaju żeńskiego, eklezja, to tak przy okazji, to w tym samym duchu, jeżeli w relacji mąż, żona, mężczyzna będzie gotowy całym swoim życiem wręcz oddać swoje życie za swoją żonę, co widoczne będzie na co dzień po prostu, no to nie będzie problemu z tą zasadą wzajemnej uległości. Dziękuję. Ja wyczerpałam w imieniu swoich pytań. Moje wątpliwości zostały rozwiane. Tak, na pewno. Tak. Już wszystko wiem, że Bóg na pewno kocha zarówno mężczyznę, jak i kobietę. Mam nadzieję, że Państwo również zostali do tego przekonani, a jeżeli by pojawiły się ewentualnie jakieś pytania, to zapraszamy do rozmów jeszcze z nami może. A tym... Ja też służę materiałami, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. To, co tutaj w tej godzinie mówiliśmy, to oczywiście to jest materiał bardzo duży. To jest tak jak zresztą każdy temat. Więc jeżeli ktoś będzie sobie życzył... No, większość tych materiałów jest niestety w języku angielskim. No, polskie społeczeństwo jest mizoginiczne, więc trudno do wartościowych rzeczy w języku polskim, jeśli chodzi o kwestie teologii oczywiście, chrześcijaństwa zdobyć. Ale mogę też tymi materiałami. Jeden jest 800 stronicowy, ale w wersji elektronicznej, więc mogę przesłać. No, druga książka trzeba byłoby zamówić, ale tam te rzeczy wszystkie oczywiście są pogłębione, rozwinięte, egzegezy tekstów biblijnych i tak dalej. Także pastorze, bardzo dziękuję. Również Państwu dziękuję za przybycie na to miejsce i bardzo się cieszę, że mogliśmy gościć Państwa tutaj przez te 5 tygodni i dlatego zapraszamy na kolejne spotkania. Proszę śledzić naszą stronę i myślę, że tam znajdą Państwo różne informacje na temat różnych programów, które będziemy organizować. Także dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Również dziękuję, dobrej nocy.